Czy osoba ukochana tęskni za Wami? Witam serdecznie na kanale Tarot Online i zapraszam do wróżby z kart Tarota i właśnie tą talię dzisiaj dla Was mam, czyli Tarot Światła i Cieni, to jest amerykańska talia i zapraszam Was serdecznie do wysłuchania całej tej wróżby, ponieważ jest tylko jedna talia i cały filmik oglądnijcie. Kochani, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i napiszcie mi e-maila, jeśli chcecie wróżbę indywidualną, osobistą. Przypominam, że na kanale są oczywiście wróżby tutaj kolektywne, czyli dla wszystkich. Wybierajcie to, co do Was pasuje. Więc już w przełożeniu, po przetasowaniu kart przełożeniu kart, mamy tutaj wstrzemięźliwość, tak? Anioł stróż, wstrzemięźliwość, cierpliwość, odczekanie, tutaj jakby czas w nieskończoności, dobro i zło, czarne i białe, tak lub nie, czyli tutaj przeczekanie pewnych spraw i uzbrojenie się w cierpliwość. I tutaj jakby niech się dzieje, tak? Niech się toczy. Zostawcie to wszystko tak, jak jest. Nieważne, jakie macie tutaj problemy, dylematy, turbulencje w Waszych związkach. Zostawcie to po prostu czasowi, zostawcie to Wszechświatowi. Niech się zadzieje, niech się potoczy tak, jak Wszechświat tym pokieruje. Też dużo cierpliwości tutaj do wyjaśnienia tych wszystkich spraw, tak? No i mamy, czy osoba za Wami tęskni. Więc pierwsza karta, sześć mieczy, czyli tu jakieś rozstanie, odejście, kochani, i szukanie czegoś nowego. Sąd ostateczny, czyli potrzeba wyjaśnienia jakichś spraw między Wami. Dwie buławy, czyli podjęcie jakiejś decyzji, stanie na rozdrożu, tak? Brak decyzyjności i buław, i król buław, czyli akcja. Tak, akcja, dążenie do celu zamierzonego, ale jeszcze wstrzemięźliwość, jeszcze powstrzymywanie się od jakiegoś ruchu, jeszcze zastanawianie się, tak, podjęcie decyzji. Kochani, więc czy ta osoba tęskni? Powiedziałabym, że tak, że myśli, ponieważ mamy tutaj właśnie rozmyślenie, rozpatrzenie dwóch opcji, dwóch kierunków działania i zastanawianie się, bardzo logiczne, w którą stronę zadziałać, tak? W którą stronę pójść i jak zadziałać. Ale ten król buław mówi o tym, że ta osoba jeszcze chce działać, jest charyzmatyczna, wie, czego chce. Jest to król, który jest aktywny, działa szybko, tak? Osiąga swoje cele, nie patrzy, jakie to są problemy, nie zważa na problemy, tylko działa i po prostu dąży do zamierzonych sobie celów, tak? Oczywiście król buław to osoba akcji, właśnie działania, taka aktywna, szybko, tak jak mówię, tak? Jest to król, który wyznacza sobie cel i śmiało do niego podąża i z łatwością pokonuje problemy, tak? Lubi wyzwania, jest bardzo pewny siebie, jest bardzo ognisty, temperamentny, konkretny, tak? W działaniu. Jeśli czegoś chce, no to nie waha się, tak? I działa. Więc tutaj mamy działanie, czyli myślę, że ta osoba tęskni, bo też sąd ostateczny mówi o nadziei, że odrodzi się coś nowego, tak? Że te stare problemy, sprawy umarły, czy ta relacja właśnie umarła tutaj, coś się zakończyło, coś się jakby zepsuło, ale że sąd ostateczny, czyli że coś jeszcze się narodzi, odrodzi od nowa, tak? Zmartwychwstanie, odrodzenie, więc ta osoba tęskni i myśli, żeby to naprawić, tak, jeśli nawet ty odeszłaś, czy odszedłeś, czy skończyła się ta relacja, bo jest w tej odejście, tak, są też blokady, kochani, ponieważ mamy znowu kartę mieczy, tak, sześć mieczy, odejście intelektualne, mentalne, zostawiamy sprawy ze sobą, wyruszamy w poszukiwaniu nowej wiedzy, nowych pomysłów, tak, jest to jakieś rozstanie, jeśli to rozstanie tu między Wami było, no to ta osoba tu myśli, tęskni, jakby to naprawić, co zrobić, jak zadziałać, kiedy jest odpowiedni czas, tak, żeby to zmartwychwstało, żeby się narodziło jeszcze raz. Ale ta karta wstrzemięźliwości mówi o tym, że ta osoba jeszcze czeka być może na odpowiedni moment do działania, na odpowiedni krok, na odpowiednie jakby posunięcie, tak?
Czyli jeszcze jest pełna tutaj rozmyślań. Tak, widzę tęsknotę, widzę chęć nowej próby, chęć nowego działania. Czyli odpowiedź jest tak. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i piszcie maile. Zapraszam na wróżby indywidualne. Do usłyszenia, kochani, już wkrótce.